Cześć, tu Sandra. Dzisiaj kolejny filmik z pracami, ale tym razem nie będą to prace takie typowo skrapowe. Nie będzie żadnych kartek, żadnych boksów, tylko trochę coś innego. Jeśli ktoś zagląda czasem na mojego Facebooka, to pewnie zauważył, że wrzuciłam jakiś czas temu zdjęcie łapaczy snów. No i tak się trochę w to wciągnęłam, zrobiłam kilka kolejnych i jeszcze inne się tworzą cały czas. Także stwierdziłam, że Wam tutaj też na filmiku pokażę. Tamte poprzednie tylko są w formie zdjęć na blogu i właśnie na Facebooku. Nie nagrywałam filmiku i już raczej nie nagram, bo nie mam ich już u siebie. A te są trochę inne, myślę, że trochę ciekawsze i stwierdziłam, że Wam pokażę. I pierwszy wygląda w ten sposób. Tak jak widzicie, nie ma tutaj tej takiej łapaczowej plecionki. Właśnie tamte dwa na Facebooku, które pokazywałam, miały. To były takie typowe, zwykłe plecione łapacze z takim ogonem, z piórami i z wstążkami. Ten jest już trochę w innym stylu zrobiony, taki pastelowy. I kółko jest, ta rama jest drewniana. To kupiłam sobie na Allegro. Parę sztuk, tak wiecie, żeby się pobawić, trochę popróbować, co z tego wyjdzie. I kupiłam właśnie okrągłe i serduszka i jeszcze takie mniejsze. Także robiłam już też łapacz taki podwójny, żeby była duża obręcz i niżej mniejsza. To kółko ma akurat 20 cm średnicy. Tak jak widzicie, jest pomalowane na biało. W środku mamy napis Dream i to jest HDF-ka z Artistico. Tam też się zaopatrzyłam w spory zapas różnych HDF-ek, w takich większych, mniejszych, w różnych ciekawych kształtach. Także mam w planach coś z tego porobić, tak bardziej w stronę mediową. I na pewno Wam pokażę, jeśli coś z tego wyjdzie. No i tutaj, tak jak widzicie, mamy ten ogon, jak to w łapaczach bywa. Ten akurat ma koronki i wstążki w takich różnych pastelowych kolorach. Mamy tutaj taki fioletowy, lawendowy. Mamy też miętowe i białe. No i w takich samych kolorach są tutaj na tej obręczy kwiatki z flamiranu. Też różne kształty, różne wielkości, żeby było trochę różnorodnie. No i w środku te niektóre mają też koraliki w takich pasujących kolorach. Są wstążeczki tutaj jeszcze takie wystające. Takie zakrętaski z wykrojnika dodane. No i pod spodem, pod tą całą kompozycją jest sisal, też taki jasny, naturalny, połączony z fioletowym. Nie wiem, czy to u Was tutaj widać, ale tak zrobiłam i na żywo te kolory są jednak bardziej widoczne. No i tutaj, tak jak widzicie, są też piórka i w takich samych kolorach mamy tutaj połączone białe z fioletowym albo białe z takim miętowym. Także tak prezentuje się ten pierwszy łapacz. Tak jak mówię, robiłam też takie z tą plecionką tutaj w środku, wtedy one nie miały kwiatów, a te stwierdziłam, że sobie zrobię w trochę innym stylu. Te mają pusty środek, mają jakieś tutaj ozdoby dodatkowe. Tu akurat jest napis. W tym drugim za chwilę zobaczycie też jeszcze inne rozwiązanie. No i te są takie właśnie bardzo zwiewne, lekkie, przynajmniej taki był mój zamysł, wiecie, koronkowe, takie kobiece, romantyczne. Także tak się prezentuje pierwszy z nich. Nie wiem, czy tutaj tak jakoś w całości Wam w kadrze się, no zmieści się chyba. Zaglądam do góry, co Wy widzicie. Także w ten sposób wygląda pierwszy. I drugi jest w formie właśnie serduszka. Ten też ma 20 cm, chyba w tym najszerszym tutaj miejscu to serce ma. I to jest też z Allegro, tak jak mówiłam, kupowane wszystko za jednym zamachem w tym samym sklepie u tego samego sprzedawcy. I tutaj mamy w środku zamiast tego napisu HDF-ki mamy takie banerki z literkami. I tutaj mamy w środku imię Marysia, bo to jest prezent dla małej dziewczynki. Ogon też taki zwiewny, trochę podobny do tego, który był w poprzednim łapaczu, z tym, że tutaj dodałam jeszcze takie naturalne sznureczki beżowe. Znowu mamy koronki różowe, wstążki takie szyfonowe, przezroczyste, białe.
takie cieńsze białe wstążki. Tutaj już piórka są wszystkie białe. Dodatkowo na niektórych wstążkach dodałam też koraliki, takie białe perełki i takie perłowe serduszka. No i tutaj na tych mocowaniach piórek też na każdym jest różowy koralik i takie perłowe serduszko. I tutaj też mamy kwiatki z flamiranu, różowe i biało, takie fioletowe. Mamy wstążeczki, pod spodem jest też sisal. I jeszcze dodatkowo dodałam tutaj z wykrojnika takie białe chmurki, żeby to, wiecie, tak trochę dziecięco, tak bajkowo, marzycielsko tutaj było. No i tak jak mówiłam, literki na tych banerkach. Te literki są z wykrojnika. O, tego alfabetu, to jest z AliExpress, tu jeszcze jakieś resztki mi zostały w środku. Z tym, że te literki, tak jak widzicie, one są dosyć ozdobne, mają takie tutaj zawijasy, przedłużenia. I to mi jakoś nie bardzo chciało wpasować tutaj na te banerki, dlatego po prostu, tak jak tutaj na literce M chociażby, widać, po prostu te wszystkie zawijasy sobie odcięłam, podocinam te literki, żeby były mniejsze trochę i żeby tu bez problemu mi się zmieściły na te banerki. Ten sznureczek jest tutaj po bokach przywiązany na kokardki, także to też jest taką dodatkową ozdobą. No i w ten sposób wygląda drugi łapacz. Też jest taki zwiewny, lekki, pastelowy. Tutaj mamy jeszcze z powrotem ten pierwszy. Także na dzisiaj takie dwie prace, myślę, że ciekawe, trochę inne. Trochę odskocznia od, wiecie, od papieru, od kartek, od przycinania i tak dalej. Można sobie włączyć jakiś fajny film wieczorem, czy posłuchać czegoś i po prostu sobie siedzieć tutaj i zawijać wstążeczki na tych ramach. Fajnie, szybko się robi. Można wymyśleć sobie różne wersje, różne kolory i kombinować z różnymi stylami. Także jak ktoś lubi łapacze, się zastanawiał, czy da radę, czy warto robić coś takiego samemu, to polecam. Fajna zabawa, można naprawdę tutaj trochę poszaleć z pomysłami i na pewno się spodoba. Także to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!